To pytanie, które mi zadałaś, czy ja chciałbym być święty, jest dla mnie, przepraszam, trochę zabawne. Wiecie co, to nie jest tak, chciałbym zostać świętym, chciałbym zostać murarzem, chciałbym zostać najpiękniejszym chłopcem albo najpiękniejszą dziewczynką. Mało wiem, natomiast tych paru, co tam czytałem historię, czy to był święty Augustyn, czy to był ojciec Pio, może nie historię widziałem, coś tam, coś byłem zresztą w sanktuarium ojca Pio, to byli raczej mocarze, wystawiani na straszne próby, byli też łajdacy, do których z pewnością w jakiś sposób też należy, ale nie chcę się opluwać, bo opluwa i oskarża, że ten drugi, nasz przeciwnik, na pewno nie Jezus Chrystus. Więc to słowo, to są taki jest dualizm, jak się czyta taką historię, czy Faustyny, czy ojca Pio, to są jacyś w ogóle dla naszego szaraczka człowieka po prostu rzeczy nieprawdopodobne, jaka siła woli, jaka silna wiara. No ja takiej wiary nie mam, po prostu, ale wiem z drugiej strony, że historie wielu świętych bywały takie, że jakby poczytać ich życiorysy, to można się zastanowić, w ogóle normalnie, facet, który robił to i tamto, niezły z niego szubrawiec, a teraz mu właściwie, nie to, że tam, bo oczywiście potem życie przemiana i tak dalej, to wszyscy byli też normalni ludzie. Oczywiście to losem ich na pewno kierował Bóg. Ja o sobie święty, to znaczy, nie, to ja bym chciał, no to w ogóle ja uważam, że to wszystko nie jest w moich rękach, to w ogóle nie, ja niewiele mogę tam, ja w ogóle bardzo mało wiem, tak naprawdę niby więcej wiem, mam, jestem starszy człowiek, powinien wiedzieć więcej, powiem szczerze, że naprawdę nie wiem wielu rzeczy i z tym niewiedzeniem muszę zostać, proszę czasami, kogoś mądrzejszego o to, żebym wiedział. A może czasami mam nie wiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że chciałbym zostać święty. Po prostu chodzi o to, że każdy w jakiś sposób momentami bywa święty. To, co nas otacza, to ten kosmos ludzi, ten kościół międzyludzki, z którego czerpiemy wiele dobrego i możemy się podzielić, czy też w jakiś sposób wspomagać wzajemnie. Ta świętość i grzeszność jest tak płynna i ta miłość jednak Chrystusa, Boga, do człowieka jest tak wielka i tak właściwie w ogóle zamysły Boga są dla nas po prostu, my tego nie pojmiemy w ogóle. Jak czytam, mówię, coś wiem o Faustynie, coś wiem o Pio, coś wiem o Janie Pawle II. No to dla mnie mocarstwo jakieś takie duchowe, ogromna siła, przecież jest tyle pokus, już pomijając, ja nie mówię nawet o już takich tych naszych ludzkich, czy to będzie seks, czy pieniądz, ale w samej takiej, jak się popatrzy na świętą, na Faustynę, na tą prostą dziewczynę, która gdzieś po prostu nagle, już będąc w zakonie dostaje tyle jeszcze tak po głowie i generalnie tak samo Pio, przecież to są jakieś rzeczy, jak się czyta jego ten dziennik, bo generalnie to jest walka każdego dnia, my jesteśmy tak, wiadomo, my się oddajemy różnym przyjemnostkom i tak dalej, ja nie jestem ciągle dobry, bo po prostu czynię dużo złego też i generalnie tak jak, nie wiem, święty Paweł mówił, chcę czynić dobro, nie zawsze, nawet święty Paweł to mówił, nie? Więc ja nie chcę być tu kłamcą, który teraz, ale kierunek mam obrany dobry, ale wielokrotnie po prostu na rozstaju stoję i mówię, jeszcze nie zboczyłem tak mega i myślę, że nie zboczę, bo mam po prostu, myślę, że mam protektorów i przyjaciół. Bo miałem to szczęście, że mówiąc krótko, byłem świadkiem właściwie całego pontyfikatu. To taka, bym powiedział, taka droga od kompletnej jakby, od kompletnego zachwytu takiego szczenieckiego do w drugiej fazie jakby mojej znajomości, jak można to nazwać znajomości, mojej zażyłości oczywiście, tylko medialnej, bo nie miałem okazji być na audiencji, nigdy nie miałem okazji, że tak powiem, i żałuję, bo taka szansa była pojechania do Rzymu, ale wtedy byłem dalej od tych wszystkich spraw i tego nie wykorzystałem, to jest moja strata. Ale mówiąc krótko, reasumując, byłem świadkiem z całego pontyfikatu od właściwie wyboru, bo przecież to był początek mojego liceum. Po prostu to też świetny czas, bo taka zmiana w ogóle w życiu chłopaka
czyli z podstawówki idę do liceum, do tego słynnego czwartego liceum, o którym jest piosenka T-Love, do dzisiaj znana w Częstochowie, liceum z tradycjami i tak dalej. Chłopak taki jak ja, z robotniczej rodziny, idzie do liceum, takiego bym powiedział z dużym jakby bagażem, i zaczynamy tą szkołę, to jest 78 rok. I nagle październik, taki, no jest ta wiadomość. Nie byłem wtedy blisko, jakby normalny chłopak wychowany, jak wielu chłopaków normalnie w sposób katolicki, komunia święta i tak dalej, ale potem tak właśnie koniec podstawówki, początek liceum, to już tak, no nigdy się nie wypierałem, ale troszkę zacząłem odpływać, a tu nagle takie info. To w pierwszym jakby przekazie to było info głównie takie pewnej nadziei, nieokreślonej w tym moim szczeniackim 15-letnim sercu, że wszyscy nagle zaczęliśmy się cieszyć. Papież Polakiem, właściwie nie wiedząc dlaczego, bo papież Polakiem, że jakiś wyłom. Rok 79, pierwsza podróż papieża do Polski i wszyscy w niesamowitym podnieceniu. Dookoła się mówi, że coś się zmieni, coś się zmienia. No, ogromna rzesza ludzi wychodzi na ulicę. Pierwszy raz widzimy, oglądamy to w telewizji wszyscy. Po prostu nie czytałem wtedy słów, bo w ogóle mało znałem Biblię i nie czytałem wszystkich tych jakby myśli chrześcijańskich, teologicznych. Generalnie papież był dla mnie fajnym facetem, bo wszyscy go kochali. Oczywiście pamiętam te słowa z Placu Zamkowego, przepraszam, Placu Piłsudskiego. Po prostu pamiętam ten, no właściwie wszystkie msze się oglądało w telewizji, bo żeśmy też uciekli w ogóle ze szkoły, żeby, to dopiero mi przypomnieli koledzy, bo wtedy jeszcze taka tam, nie próbowano tam zatrzymać, po prostu uciekliśmy w Częstochowie, bo przecież nasza szkoła mieści się tuż przy trzeciej alei Najświętszej Marii Panny, która po prostu wjedzie na Jasną Górę. Uciekliśmy go witać, bo potem nam się to i tak byli wszyscy, msza była po południu. No, mieliśmy dosyć liberalnego dyrektora, przymknęli na to oko. Generalnie nie mogli nic zrobić, bo to była taka fala, że... No i to było to pierwsze moje spotkanie, 79 rok. Więc gdzieś zaczęło się to łączyć z jakąś nadzieją, ale nieuświadomioną. Nikt nie rozumiał właściwie do końca tych słów. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Znaczy... To było podniosłe i tak dalej, ale tak mówiąc krótko, no 15-16 lat świadomość nie jest szczenięce, że tak powiem. Szczenięce, chłonięcie czegoś dobrego, podświadomie się widzi i czuje, ale nie do końca wie. Następna wizyta, 83 rok, po prostu już inne podejście zupełnie, że tak powiem, polityczne. Bo już po prostu wiadomo, jest stan wojenny, właściwie poststan wojenny, już papież inaczej mówi. I potem następne w zasadzie wszystkie gdzieś tam obserwowane przeze mnie, chociaż jedne bliżej, drugie dalej, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o jakiś taki przekaz, to co on mówi, o czym mówi w ogóle do nas, do Europy, do Polaków, zaczęło do mnie docierać dopiero w 99 roku. Kiedy zobaczyłem, że mówi rzeczy trudne, że po prostu są w ogóle rzeczy trudne dla świata, jak w ogóle dekalog jest trudny. I z takiej bym powiedział... fascynacji osobą bardziej jako charyzmatyczny przywódca Kościoła plus Polak i w ogóle ten, kto zmienia tutaj jakby sytuację społeczno-polityczną, przeszedłem do sfery bardziej duchowej. Właściwie zacząłem go słuchać późno, no czyli właściwie ostatnie dwie wizyty, kiedy już był bardzo starszym, schorowanym człowiekiem. Natomiast no, to ta słynna msza w Wadowicach i wiele innych, i jakby docierały do mnie słowa, bo już wtedy byłem troszkę świadomie bliżej tego, co mówił. Oczywiście umieranie w 2005 roku, to całe świadectwo śmierci, które cały świat widział i ten cały świat, że tak powiem, przystanął na moment, niezależnie od światopoglądu, też takie troszkę bym powiedział, nie chcę tu jakiejś uprawiać taniej magii, tylko po prostu akurat byłem w studiu telewizyjnym w TVN, kiedy akurat po moim wyjściu byłem ostatnim gościem, bo wtedy byli różni ludzie, się wypowiadali, artyści, na szczęście nie było tego dnia polityków,
z tego co wiem, to bardzo ich to dołowało. To był, po moim wyjściu papież po prostu zmarł. 21:37 bodajże, ile się nie mylę. Napisałem potem na płytę T-Love i Hate Rock and Roll taką piosenkę Sex Comp TV w nawiasie 2 kwietnia 2005, mówiący o tym kontraście między światem współczesnym, po prostu pewnej alienacji człowieka w świecie wirtualnym, a siłą, przynajmniej z perspektywy warszawskich ulic, tego wyjścia ludzi na ulicę i tego przeżywania śmierci papieża, które tu i w każdym mieście polskim było widoczne. No co tu powiedzieć banalnie? No banalnie to ja strasznie żałuję, że mogłem raz pojechać do Rzymu, nie pojechałem. Oczywiście potem odwiedziłem jego grób. Jeżeli się zwracam do kogoś ze świętych, no bo wierzę w to jako człowiek wierzący, że mamy wsparcie od świętych, no to jest nim taka trójca moja, to jest siostra Faustyna, to jest Jan Paweł II, to jest ojciec Pio. W jakiś sposób może o każdym z nich troszkę więcej wiem, nie to, żebym był ekspertem. No i co tu dużo mówić, no, wsparcie się czuje. Moja przyjaźń z Janem Pawłem, właściwie można powiedzieć, że miałem to szczęście, że byłem tym chłopakiem, który dorastał z nim. Jak to myślę, pokolenie ludzi, no jednak niezależnie od światopoglądu, ludzie w moim wieku, czyli tam urodzeni w 60-tych latach, no raczej w większości to byliśmy pokoleniem, które dorastało z nim, czy bardziej świadomie, czy bardziej duchowo, czy tylko, że tak powiem, tak społecznie. Co tu dużo mówić, no nie jesteśmy w stanie być chłodni w ocenie papieża, wszyscy go strasznie kochamy. I właśnie teraz jak z perspektywy patrzę, to jestem właściwie dumny z tego, że nigdy tak się z tym jakby, właściwie pierwszy raz mogę powiedzieć tutaj w tym programie, że tak powiem, drodzy Państwo, że jestem dumny, że pochodzę z Częstochowy, ponieważ bardzo długo tego nie doceniałem, zawsze swoje miasto kochałem, ale jakby tak obok przechodziłem pewnych rzeczy i jestem dumny, że ja i moja rodzina od kilku pokoleń pochodzimy z Częstochowy, chociaż bardzo kocham Warszawę, w której mieszkam, kocham w ogóle Polskę, natomiast jak sobie połączę te dni czerwcowe, pamiętam, 79 roku, kiedy nieświadomie nawet słuchaliśmy go tam pod szczytem jasnogórskim, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje, że jest takie jakieś połączenie ludzi, że tyle tych ludzi wychodziło, bo oni tylko chodzili zbierano nas na siłę na jakieś pochody pierwszomajowe, które i tak miał każdy gdzieś, natomiast tu ludzie po prostu szli sami. No oczywiście wiadomo, czym to zaowocowało, solidarnością, zwycięstwem wtedy, no generalnie stajkiem w stoczni i wieloma innymi rzeczami, więc to wszystko wiemy. Z całym szacunkiem do rozumu, do myśli ludzkiej wierzyć to znaczy mieć pewnego rodzaju pokorę i rozumieć, że nie jesteśmy sami. W jakiś sposób wierzyć to znaczy być człowiekiem nadziei. Generalnie ktoś powie, że ze strachu wierzymy. Ludzie niewierzący mówią tak, często miałem na temat polemikę, ja się nie spieram, ja nie mówię, kto ma rację, bo się wszyscy przekonamy po śmierci, ja się z nikim nie zakładam. Ja tego w ogóle nie licytuję. Nie mówię, że jestem lepszy, wręcz uważam, że to jest pewnego rodzaju łaska. Absolutnie moja wiara ma wyboje ogromne, mam po prostu cieszę się nawet, że dzisiaj do mnie przyszliście, bo jestem na takim etapie, że znowu troszeczkę mam w sobie więcej zwątpienia, a zwątpienie łączy się z tym, że jak człowiek żyje, każdy musi pracować, żyć, to jest normalne, ale u mnie tak mam, że kiedy ja więcej, że tak powiem, jestem w zamęcie związanym jakby z moim zawodem, więcej rzeczy się dzieje, to tym bardziej odpływam w sensie takim, że no zwątpienie większe przychodzi i generalnie fajnie, że teraz mogę o tym mówić, bo nawet może to pogłębia moją wiarę w tym momencie. To jest sprawa bez żadnej filozofii, że tak powiem, pewnego rodzaju irracjonalnej miłości. Miłość w ogóle nie jest za darmo, więc ona nie jest żadnym biznesem. Wierzyć to znaczy kochać, ale kochać nie tak, jak przedstawiają nam to dzisiaj tabloidy, że nie wiem, zakochałem się, jestem zakochany, nowe życie, nowa nadzieja, jest jedno życie.
kochać drugiego człowieka w sposób bez jakichś tam banałów, no generalnie wierzyć w to również, że nie jesteśmy sami, wierzyć w to również, że nasze czyny w jakiś sposób się zapisują i no i generalnie warto o tym pamiętać, mieć pokorę wobec różnych rzeczy, które nam zsyła los, Bóg, w sensie nawet swoje, no wobec takich rzeczy jak, nie wiem, popularność, sława, pieniądze, sukcesy na różnym polu. Nie mówię tylko o bycia, nie mówię o sobie, o muzyku, tylko mówię w ogóle. Podłoga, wiara to jest podłoga. Podłoga, po której chodzimy, bo gdybyśmy tej podłogi nie mieli, no to no świat traci tę podłogę. Generalnie, że tak powiem, ktoś zdecydowanie można powiedzieć, że w kategorii rzeczy dzisiaj, które widzimy, generalnie, że tak powiem, zły ma przewagę. Po prostu zdecydowanie opanował media, opanował świat pieniądza, opanował polityków, opanował, no generalnie przewagę ma wizualną, można tak powiedzieć. No bo jeżeli mówimy o modzie, to Jezus Chrystus nie jest w modzie. Jak ktoś śpiewał kiedyś zespół Apteka, bo rogaty jest na fali. Po prostu tak to można określić. Natomiast wcale nie znaczy, że to, co za czym idzie większość, to jest mądre i dobre. I tu, dlatego ja uważam, że w świecie dzisiejszego mainstreamu, który mówi nam niby rzeczy o wolności, wiesz, po prostu właściwie możesz wszystko, to nic innego nie promuje, tylko taką neodulszczyznę w zasadzie w jakiś sposób nieciekawą, bo dużo ciekawszą dla mnie jest potyczka, na przykład chrześcijańska. Jak patrzę na swoje życie, a żadnym ideałem nie jestem, ani świętym aniołem, ani po prostu z dobrym Zygmusiem, bo tyle we mnie zła, co i dobra, jak w każdym człowieku, ten miks cały czas jest, ale gdybym nie miał tej podłogi jakiejś, to bym się nie miał do czego może zwrócić. To nie wynika z tchórzostwa, tylko mogę nawet powiedzieć o pewnej takiej, no, ekonomii ewangelizacji, dlatego że generalnie no, lepiej wychodziłem na tym, jak patrzę na to w tych kategoriach, kiedy się trzymałem dobrego kierunku. Bo tam zły to zawsze wymanewruje i ściemni, nie? Wiele razy zawodziłem, ale ważna jest uczciwość i jakaś taka czyste sumienie jest ważne. Ale wiele razy zawodziłem. Wiem, co to znaczy mieć nieczyste sumienie. Czyste sumienie jest ważne, tego się nie da za nic kupić, strasznie cię unosi wtedy. Mówię, bo nie możemy mieć permanentnie czystego sumienia. Właśnie, no po co jest też spowiedź, nie? Każdy z nas nie zostaje w tej kwestii zdradzony w ogóle, bo to raczej my zdradzamy, ale ta druga strona nas nie zdradza, nie? To generalnie wymaga od nas, no. Ktoś powie, ale przecież ty jesteś panem swojego losu. Z mojego punktu widzenia nie, ja jestem panem swojego losu. Ktoś się może ze mną nie zgodzić, no i wielokrotnie się nie zgadza. No.